Tak, moi drodzy, to nasz drugi dzień refleksji na temat Kościoła. Wczoraj powiedzieliśmy sobie o drodze Kościoła, po co jest Kościół, drogą odbudowania tej jedności utraconej z Bogiem, ale utraconej także z samym sobą, z drugim człowiekiem, ze światem stworzonym. Powiedzieliśmy sobie, że droga Kościoła przypomina szlak w górach, oznaczony, może niekiedy nudny, może przewidywalny, może w towarzystwie ludzi, którym nie chciał towarzyszyć. Jest to droga zwyczajna, można powiedzieć oklepana, znudzona, ale jest to droga pewna, wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Droga samego Chrystusa. Ewangelia świętego Marka przedstawia nam Jezusa, który jest w drodze. Można było powiedzieć, że całe życie Jezusa zmierza do Jerozolimy, jest ciągle w drodze. W Jerozolimie dokona się męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I ta Ewangelia jest tak właśnie zbudowana, że to wszystko jest podporządkowane temu dziełu zbawczemu. Chrystus wie, po co przyszedł na ziemię i wie, dokąd Jego kroki zmierzać będą, do Jerozolimy. Ale kiedy poczytamy Ewangelię świętego Marka, kiedy na nią zajrzymy, to ta Ewangelia dokładnie w centrum swoim ma pytanie, które Jezus stawia apostołom pod Cezareą Filipową. Wszystko, cokolwiek wydarzyło się do tej pory, zmierza do tego pytania i wszystko, cokolwiek będzie wydarzało się później, będzie wydarzało się po tym pytaniu. W centrum dokładnie w Ewangelii Marka stoi pytanie Jezusa spod Cezarei Filipowej. Bardzo dobrze nam znane. Za kogo ludzie mnie uważają? I tutaj apostołowie jeden przez drugiego się wyścigują. Za Eliasza, za Jana Chrzciciela, jeszcze za innego proroków. Pomysłów od groma. Gdyby popytać dzisiaj świat, kim jest Jezus Chrystus, to ten świat dałby także wiele mnóstwo odpowiedzi. Mistrz, filozof, przewodnik, niektórzy powiedzieli przyjaciel, nauczyciel i tak dalej, założyciel religii. Takich różnych określeń Jezusa można by było znaleźć od groma. Ale Jezus nie zadowala się tym pytaniem. Jezus zapytuje, a wy, konkretnie wy, można powiedzieć mocniej, a ty konkretnie, za kogo ty mnie uważasz? Kim ja dla ciebie jestem? Muszę powiedzieć, że kiedy tutaj przebywam w Antwerpii, to buduje się waszą wiarą. I nie chodzi o to, by teraz słodzić i komuś się chcieć przypodobać. Tylko ile razy mam okazję wyjechania gdzieś do Polonii, za każdym razem buduje się ich wiarą. Podobnie było w Lińcu, kiedy jak głosiłem rekolekcje, to sami ludzie świeccy, bez pomocy nawet proboszcza, bo proboszcz był w zupełnie innej parafii, kilka miał parafii pod sobą, zatroszczyli się o rekolekcje, zaprosili rekolekcjonistę, znaleźli dla niego chałupę, mieszkam normalnie w domu prywatnym. I ci ludzie bardzo chcieli rekolekcji i spowiedzi, i Słowa Bożego. I teraz znowu tutaj w Antwerpii. Można z jednej strony powiedzieć, co to jest za garstka na 40 tysięcy Polaków obecnych w Antwerpii. Można powiedzieć, kropla w morzu. Ale z drugiej strony można było powiedzieć, że te pierwsze sito pytania, za kogo ludzie uważają, wyście już przeszli. Możemy dzisiaj być w kościele tutaj w Antwerpii. Nie chodzi mi konkretnie dzisiaj w sensie tego dnia, ale żeby tutaj być w kościele, to trzeba przejść nad tym wszystkim, co nam inni mówili. Co tylko wynieśliśmy z domu, co było jakimś doświadczeniem naszego wychowania, jakiejś pewnej tradycji, pewnego zwyczaju. Bo to, można było powiedzieć, do pewnego momentu wystarczyło. A skoro tutaj jesteście, pomimo tej oferty, którą ten świat daje, pomimo, można było powiedzieć, wielu takich sprzeciwów, a nawet takiego, bym powiedział, takiej atmosfery właśnie przeciw wierze, tak jak ta burza w dzisiejszej Ewangelii, to można było powiedzieć, że to jest przejście do tego drugiego pytania. Za kogo ty mnie uważasz? Kim ja dla ciebie jestem?
Kościół stawia sobie pytanie, kim jest dla mnie Chrystus? Tożsamość Kościoła wypływa właśnie z tego pytania. Kim jest Chrystus? Kiedy pytam się młodych na katechezie o definicję Kościoła, pojawia się różnych, wiele definicji. Że jest to pewna wspólnota, wspólnota wierzących. Ale wspólnotą wierzących może być wspólnota Kościoła latającego spaghetti w Stanach Zjednoczonych. I taki Kościół jest. Ludzie wierzą, że spaghetti lata. Ludzie wierzą, że Michael Jackson żyje. Czy ktokolwiek jeszcze inny, bo tych kościołów jest od groma. No to powiedzą wspólnota wierzących w Boga. To jeszcze za mało. Bo teraz jest pytanie, jak tego Boga sobie wyobrażamy. No i wreszcie, Kościół, jego tożsamość płynie z Chrystusa. To jest ci, którzy za Piotrem wyznają, tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nie tylko mistrz, nie tylko nauczyciel, nie tylko przyjaciel, nie tylko przewodnik, nie jakiś trener personalny. Ty jesteś Syn Boga Żywego. W Tobie Go odnajdujemy. I to jest tak szalenie ważne, że to wyzwanie, ta deklaracja zmienia całkowicie życie. Jeżeli Jezus jest Bogiem, to znaczy uznaję uczciwie, że wszystko inne w moim życiu nie jest Bogiem. Jeżeli Jezus jest Bogiem, to znaczy, że On ma rację. To nie znaczy, że ja zawsze dorosnę do tego, co Chrystus będzie mówił. To nie znaczy, że nie będę miał problemów z Ewangelią, nie będę miał problemów z moją wiarą. Ale punkt wyjścia, Bóg ma rację. Bóg ma rację. Skoro Jezus jest Bogiem, to On ma rację. Ma rację także w moim kapłaństwie, w Twoim małżeństwie, w Twoim narzeczeństwie. Ma rację także w Belgii i w Polsce. Jego słowo jest, można powiedzieć, autorytetem. Wszystko inne jest niżej. Ty jesteś Mesjasz. Jakież to wspaniałe pojęcie w ustach Piotra. Piotr zostaje pochwalony, można powiedzieć, Pana Boga za nogi złapał. Piotrze, jesteś błogosławiony, na Tobie zbuduję mój Kościół. I już świetna firma, już świetna prosperita. Słuchajcie, czy byście nie chcieli być w takim królestwie Jezusa? Piotr nie jest głupi, prosty człowiek, można było powiedzieć, wyciągnięty z ryb, z sieci, rybak, ale chłop, który kojarzy fakty. Czyż nie wspaniale być w królestwie człowieka, który potrafi uzdrawiać? Już tam nie jest potrzebna służba zdrowia, żaden NFZ. Czy nie potrzebny nam jest człowiek, który potrafi dać chleb? Kończą się wszystkie kolejki, nie musisz o nic zabiegać. Masz człowieka, który rozmnoży chleb. Masz człowieka, który uleczy wszelkie słabości, i te duchowe, i te psychiczne, i te cielesne. Masz takiego, który wskrzesi zmarłych, jak trzeba będzie. Czyż nie wspaniała prosperita? Czyż nie wspaniała zapowiedź? Przecież w innym miejscu w Ewangelii Jan i Jakub proszą przez Matkę, żeby mogli być po prawicy, żeby mogli też rządzić. Piotr też ma taki pomysł. Mesjasz w myśleniu żydowskim miał przyjść wreszcie dać łupnia tym obrzydłym Rzymianom, których okupują. Miał przywrócić na nowo potęgę Izraela. Jezus pasował do tego opisu jak nikt. Trzeba jeszcze tylko zebrać wojsko i popędzić naprzeciwko Rzymianom. Tymczasem, kiedy schodzą z Cezarei Filipowej, widocznie byli na jakiejś górce, schodzą. Piotr wyprzedza Jezusa i kiedy Jezus zaczyna mówić, że Syn Boży, Mesjasz, będzie cierpiał, będzie odrzucony przez ludzi, wreszcie zostanie ukrzyżowany, zostanie zabity. Piotr, pierwszy papież, leci czym prędzej przed Jezusa i mówi, broń Cię Boże. Jezu, pamiętaj się. Co Ty wygadujesz? Jakie głupoty? Weź Ty się Boże, ogarnij. Niech Bóg na Ciebie to nie przyjdzie na Ciebie. Czy my czasami nie jesteśmy takim świętym Piotrem? Klękamy do modlitwy i mamy rozpisany cały scenariusz. Zrób tak, 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 tak. Dlaczego? Bo ja proszę. Czy czasami nie mamy dziś pokusy poprawienia Pana Boga? Pan Bóg powinien zadziałać w ten sposób i w ten. Czemu jeszcze Pan Bóg pozwala tamtym żyć? Czemu Pan Bóg jeszcze do tego dopuszcza?
Dlaczego Pan Bóg tak śpi, tak jak w tej łodzi dzisiaj? Czego On tam śpi? Czego nie reaguje? Giniemy! Ratuj nas! Ile pompejanek trzeba? Ile mszy trzeba? Ile różańców? Nie spotkaliście człowieka, który już miał dosyć tego wszystkiego? Modlił się, modlił i nic, jak grochem o ścianę? Wkurzył się i poszedł? Z Bogiem nie ma nic wspólnego? Czyż nie ma ludzi, którzy na skutek jakiejś choroby, cierpienia swoich bliskich przestali wierzyć w Boga? Przestali wierzyć w Kościół? Czyż nie jesteśmy podobni do tego Piotra, który ma chęć ochrzaniać Jezusa? Jak on śmie mówić? Jak ma wyglądać jego życie? Przecież ja wiem lepiej. Tego nie widzimy w tłumaczeniu języka na język polski, tej całej sytuacji spod Cezarei Filipowej. Ona jest widoczna dopiero w języku greckim, w oryginale. Przekład zawsze naznaczony jest pewną niedoskonałością. Mowa jest o tym, że kiedy Piotr zaczyna mówić do Jezusa, wyprzedza go. Dlatego Piotr słyszy chyba najgorsze słowa, jakie można usłyszeć w Ewangelii. I to skierowane do pierwszego papieża. Zejdź mi z drogi, szatanie. A w oryginale jest mowa, zajdź za mnie. Wracaj za mnie. Co to znaczy zajdź za mnie? Kościół to ci, którzy idą po śladach Chrystusa. Kościół to nie są ci, którzy idą obok Jezusa. Kościół to nie ci, którzy wychodzą przed Chrystusa. Kościół to nie ci, którzy mają odwagę także dzisiaj wziąć Ewangelię i wyretuszować niektóre słowa, bo nie pasują, bo to nie te czasy, bo to nie współczesne. Kościół to nie są ci, którzy mają korektę poprawioną, naniesioną na kartę Ewangelii, na tradycję Kościoła, którzy chcą Kościół unowocześnić, czynić go niby bardziej ludzkim, bardziej postępowym. Kościół to ci, którzy idą po śladach. Jak żeście w dzieciństwie grali w podchody, to kiedy jedna grupa uciekała, zostawiała pewne ślady. I dopiero po tych śladach mogłeś dojść do celu. Jeżeli byś wybiegł przed tą grupą, zgubiłbyś się. Naśladować to jest iść po śladach, wkładać swoje nogi w nogi, można powiedzieć, w ślady nogi, nóg Jezusa. I Kościół będzie błądził zawsze wtedy, kiedy będzie chciał poprawiać Chrystusa, kiedy będzie chciał obok pójść Chrystusa, przed Chrystusem. Kościół jest ci, którzy wierzą w Boga i idą za Chrystusem. Za każdym razem, kiedy wychodzimy przed szereg, słyszymy Jezusowe, zejdź mi z drogi, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże. Za każdym razem, kiedy mam pokusę dyktowania Bogu, jak powinien działać, w jaki sposób rozwiązywać pewne rzeczy, za każdym razem wtedy czyni się szatanem, przeciwnikiem, diabolosem, kimś, kto z Bogiem nie ma nic wspólnego. I za Jezusem to jest słuchać Jezusa, to jest wybrać Jezusa. Dlatego, żeby pójść za Jezusem, należy przemienić głowę. Przemienić głowę. To wszystko, co Piotr usłyszał od Jezusa, nie mieściło się w jego głowie. Więc on wolał zmienić Jezusa, zamiast zmieniać swoją głowę. Jezus mówi o nawróceniu. Nawrócenie to jest metanoia. Greckie słowo metanoia, metanoia, drugi umysł. Słuchajcie, stosunkowo niedawno doszedłem do tego podczas pewnych rozważań. O co chodzi Kościołowi? O co chodzi Chrystusowi? Chodzi o to, żeby zmienić mi głowę. Mówiąc tak bardzo obrazowo, wykręcić moją głowę, moje myśli i wkręcić tam głowę Chrystusa. Kiedy czyta się świętego Pawła, to święty Paweł w pewnym momencie mówi, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Czyli tak naprawdę w całej wierze, w wierze Kościoła chodzi o to, żebyśmy się bardziej uchrystusowili, żebym coraz było mniej mnie, a coraz bardziej, żebyś Ty, Chryste, był we mnie, żebyś Ty we mnie pragnął, żebyś Ty we mnie kochał, żebyś Ty we mnie mówił, żebyś Ty przeze mnie czuł, dotykał, błogosławił.
Na tym ma polegać wiara, że ja się uchrystusawiam. Można powiedzieć, ubóstwiam, przebóstwiam mocą Chrystusa. Co robi świat? Świat robi dokładnie to samo. Świat zmienia głowy. Kiedyś jeden z proboszczów powiedział, słuchaj, starych drzew się nie nagnie. Bo zawsze istnieje obawa, i to duża, że kiedy zaczniesz naginać stare drzewo, ono po prostu się złamie, pęknie. Nagina się małe drzewo. Obserwuję to, co się dzieje teraz w Polsce. Można powiedzieć, taki wielki rozdźwięk, jakiś pokoleniowy, właśnie w kontekście myślenia. I kiedyś patrzysz na te różnego rodzaju filmy, różnego rodzaju gry, różnego rodzaju przekaz, który sączy się z seriali, które młodzież chwyta, tam są propagowane pewne wzorce. Nikt nie narzuca, nikt nie krzyczy, nikt tym nie epatuje. Tam po prostu jak kropelka sączy się skałę. Drop, drop, drop. Zmienić myślenie. I nagle kiedy się okazuje, że ci ludzie jeszcze chodzą na katechezę, ci ludzie jeszcze czasami chodzą do kościoła, to kiedy słyszysz, jakie mają poglądy, to człowiekowi taki teologiczny nóż w kieszeni się otwiera, scyzoryk, bo człowiek jest przerażony. Jak może tak myśleć człowiek, który chodzi do kościoła? Nagle się okazuje, że jego myślenie nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Metanoia, drugi umysł. My bardziej kładziemy nacisk na pewne czyny, na pewną przemianę praktyki. Słuchajcie, ileż ja znam ludzi, którzy pokończyli formację azową, KSM-owską, harcerską. Ileż wysłuchali konferencji, na ilu mszach byli, na ilu rekolekcjach, ile pielgrzymek odbyli. A kiedy patrzę na dzisiaj ich życie, myślę, Boże, gdzie oni są? Co się w ich życiu zadziało? Albo inaczej, co się nie zadziało? Przecież można było powiedzieć, mieli wszystko podane na tacy. Byli nawet niekiedy liderami wspólnot. Zmienili życie. Pamiętacie postanowienia na adwent? Kobietki potrafią cały adwent nawet ciasteczka nie tknąć, nawet najmniejszego. A przyjdzie Boże Narodzenie, weź się odciągnie od stołu. Chłopy potrafią cały Wielki Post nie pić, ani kropelki. Ale weź go wytrzeźwiej w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy. Zmienił praktykę. Ile chcesz dołożyć jeszcze różańców? Odmawiasz dwa. Może dołóż trzeci. Ile pompejanek? Może dołóż jeszcze ze dwie. Ile pielgrzymek odbytych? O wiele łatwiej jest zmienić praktykę. O wiele łatwiej jest nabyć pewne praktyki. O wiele trudniej jest zmienić głowę. Tymczasem świat chce zmienić tą głowę, byśmy zaczęli myśleć po światowemu. Dzwonił do mnie jeden z mężczyzn. Akurat mieliśmy rekolekcję dla ojców, dla mężczyzn w naszym domu rekolekcyjnym w Sielcach. I dzwoni mój proszę księdza, ja muszę już przyjechać. Ja już mam dosyć tej pracy, w której nigdy nie mogę powiedzieć słowo o Bogu. Nic nie mogę powiedzieć na temat wiary. Ponieważ cały czas stykam się z pewnym hejtem. Wszyscy deklarują się jako niewierzący, jako ateiści. Kpią, wyzywają. Śmieją się z wiary, śmieją się z Boga. Ja już mam dosyć, potrzebuję trochę czasu z normalnymi ludźmi, z którymi będę w stanie porozmawiać o normalnych rzeczach. O wierze, o życiu, o Bogu. Ja za tym tęsknię. Można było powiedzieć, dzisiaj jakoś nas nie prześladują za wiarę, ale znoszą źle nasze poglądy. Może jeszcze pozwalają nam chodzić do kościołów, może jeszcze pozwalają nam sprawować jak sakramenty, może nawet jeszcze pozwalają nam modlić się, najlepiej w domu, w kościele. Nigdzie poza tym. Nie afiszuj się, nie mów, nie wyrażaj swego zdania. W Polsce, coraz bardziej to widzę, jest wstyd przyznać się do kościoła. W Polsce jest coraz trudniej przyznać się, że chodzi się do kościoła na mszę świętą, że się chodzi na katechezę, że chodzi się do spowiedzi świętej. Można naprawdę dostać wielką
zjazd za to, wielki hejt. Chociaż nikogo na siłę nie nawracasz, nikogo nie głosisz kateches, po prostu przyjęte jest, że modne jest na czasie nie wierzyć. I wypadasz z tego. Zmienić myślenie. Świat zmienia myślenie. I naraz się okazuje, że ludzie, którzy chodzą do kościoła, myślą zupełnie inaczej. W 1967 roku przyszły papież Benedykt XVI, wtedy był zwykłym księdzem, profesorem już teologii, czyli już nie takim zwykłym. Józef Ratzinger otrzymał propozycję objęcia katedry Wydziału Teologicznego w Bonn. Prestiżowa uczelnia, prestiżowe stanowisko. Tradycją było, że na rozpoczęcie tej nowej pracy, nowego zadania należało wygłosić referat. I Ratzinger rzeczywiście taki referat przygotowuje. Kościół w Niemczech w latach 60. to myślę tak jak i w Belgii, pękający w szwach. Myślę, że Belgowie dzisiaj patrzą na wspólnotę Polaków, którzy chodzą do kościoła, czy ze zrozumieniem, może z zazdrością, może z sentymentem, że kiedyś oni też chodzili. Pełne kościoły ludzi, rekolekcje nabite głowy, wszyscy do spowiedzi, wszystko do komunii. Tak samo było w Niemczech. Ratzinger, oprócz tego, że był profesorem, oprócz tego, że głosił kazania, prowadził jeszcze katechezę w salce parafialnej, przyparafialną katechezę dla dzieci. Jak się idzie na mszę świętą z udziałem dzieci, to najbardziej kazanie przeżywają rodzice. Dlaczego? Bo dziecko jest tak skonstruowane, że nie potrafi kłamać. I bardzo często na zwykłe pytania zaczyna opowiadać to wszystko, co się dzieje w domu. I najbardziej rodzice przeżywają kazania dla dzieci. Zaraz się czerwienią, co to dziecko palnęło. I tak było z Ratzingerem. Dzieciaki wszystko w domu mówiły. I Ratzinger miał podejście, czy takie, można być takie ogląd dwóch światów. Z jednej strony ludzi pełno w kościele, słuchających, śpiewających, modlących się, idących do komunii, idących do spowiedzi. I dzieciaki, które mu mówiły, co rodzice o tym wszystkim mówią w domu, jak komentują kazania, jak mówią o kościele, jak mówią o księżach, w jaki sposób żyją na co dzień, w jaki sposób się modlą i tak dalej. I Ratzinger jako tytuł swego opracowania, tytuł referatu daje Neopoganie i Kościół. Doszło do niemałego skandalu. Niektórzy chcieli nawet interweniować u biskupa, by biskup odwołał decyzję, by tego stanowiska nie powierzać Ratzingerowi. Mówią: Ratzinger, czego ty się czepiasz? Czego ty chcesz? Co ci nie pasuje? Nie widzisz? Pełno ludzi w kościele. Jacy neopoganie, o czym ty mówisz? Uspokój się. Daj syna luz. A Ratzinger w roku 67 pisze tak. Przyjdzie czas, że trzeba będzie kościoły zamykać. Przyjdzie czas, że trzeba będzie kościoły sprzedawać. Kościół będzie musiał wyprzedawać swoje świątynie, bo nie będzie w stanie ich utrzymać. Czyż nie jesteśmy tego świadkami? Przyjdzie czas, że Kościół z powrotem wróci do małych wspólnot. Już może nie będzie taki bogaty, nie będzie taki majętny, bo będzie tworzony przez ludzi, którzy naprawdę gromadzić się będą i będą wiedzieli, czego chcą, w którym kierunku idą, po co idą. Mniej więcej do IV wieku, mówi Benedykt XVI, Józef Ratzinger, wiara była wyborem. Wiemy o tym, że pierwsze 4 wieki to prześladowanie chrześcijaństwa z różnym natężeniem. Żeby wejść do chrześcijaństwa, żeby wejść do tej religii, żeby wejść do kościoła, należało mieć dwóch gwarantów, dwoje. Z tego mamy dzisiaj instytucję rodziców chrzestnych. Gwaranci gwarantowali, brali gwarancję, dawali gwarancję, że osoba, która chce przyjąć wiarę, po pierwsze tej wiary nie zdradzi, a po drugie, że jest tego godna. I dopiero po gwarancji takich osób cały rok trwało przygotowanie do chrztu. Ale każdy, kto wchodził do chrześcijaństwa, naprawdę musiał się 5 razy w głowie zastanowić, czy warto, ryzykował naprawdę życiem. Można by było przyrównać, że sytuacja chrześcijan w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
podobna jest do sytuacji chrześcijan w krajach muzułmańskich. Za porzucenie islamu jest kara śmierci. Co ciekawe, kilkadziesiąt tysięcy muzułmanów rocznie przyjmuje chrzest. Bardzo często z obawy przed najbliższymi czynią to w tajemnicy. Wyznają Chrystusa, można powiedzieć, tylko w sercu. Boją się o swoje życie. 2 lata temu wielka pandemia. Ktoś podkreślił, że zanim opustoszały trybuny piłkarskie, trybuny stadionów, kościoły w Polsce już dawno były puste. I do dziś pamiętam widok z Łukowa, tych dziwnych, po ludzku mówiąc, trudnych do zrozumienia obostrzeń, gdzie pozwolono tylko na 5 osób w kościele. W tym samym czasie w autobusie można było zajmować połowę miejsc siedzących, a w wielkim kościele tylko 5 osób. Nikt z tym nie dyskutował, może dlatego, że się wszyscy bali, albo większość. I pamiętam te przesmutne święta Wielkiej Nocy. Asysta, zamknięty kościół, który modlił się przy pustym, można powiedzieć, kościele. I jakaś grupa ludzi, która całą liturgię stała na dworze, nie bacząc na pogodę. Nazwałem ich żebrakami Eucharystii. Czekali na Eucharystię. W duchu pomyślałem sobie jako ksiądz, jakby ktoś mi zamknął kościół przed nosem, już bym mnie w tym kościele nie zobaczył. Jak można ludzi wygonić z kościoła? Jak można ludziom kościół zamknąć przed nosem? Jakim prawem? Pamiętam ze 2 lata temu, że 3, taką relację o kościele z Syrii. Detonacja bomby. Zginęło kilkadziesiąt osób. Pomyślałem sobie, pewnie nikt już więcej tego kościoła nie pójdzie. O dziwo, tydzień później, jeszcze w zniszczonym kościele, kościół był wypełniony po szwach. Cały kościół ludzi. Pomimo tego, że istniało realne zagrożenie, że można zginąć. Kiedy wchodziłeś do chrześcijaństwa w początkach w tych 4 wiekach, musiałeś mieć świadomość tego, że możesz zginąć. Ratzinger mówi, wiara z czasem przestała być wyborem. Wiara z czasem stała się, można powiedzieć, takim pakietem. Przychodzimy, dziecko chrzcimy, później dziecko idziemy do komunii, później już trochę z większym oporem ciągniemy dziecko do bierzmowania, później długo, długo nic i ślub katolicki. I znowu długo, długo nic i przynoszą urnę do kościoła. Wiara przestała być wyborem. Jeżeli coś nie jest wyborem, to wtedy nie ma ceny. Wtedy ona nic nie kosztuje. A jeżeli coś nie kosztuje, to tego się nie ceni. Wiara jest wyborem. Wyborem Chrystusa. Opowiadają o takiej zabawnej sytuacji, chociaż ona jest tragiczna. Był tak zwany festiwal Solidarności. Lata 80. Komuna na chwilę zelżała. Pozwolili założyć Niezależny Związek Zawodowy Solidarność. I pamiętam, jak w jednym z zakładów, to znam to z opowieści, olbrzymia hala produkcyjna. Pracownicy pod osłoną nocy powiesili na tej hali produkcyjnej wielki krzyż. Byli dumni z tego, że powiesili ten krzyż. Wszyscy już kombinowali, co to będzie rano, kiedy przyjdzie dyrektor komunista, ale będzie wtedy możliwość konfrontacji. My mu pokażemy, kim my jesteśmy. I rzeczywiście tak było. Dyrektor komunista przyszedł na halę, zobaczył krzyż, zawołał całą załogę. Wszyscy w napięciu czekali, jaka będzie jego reakcja. Kogo wezwie? Policję ORMO? Milicję ORMO? Jak będzie z nimi walczył? Będą z nim walczyć. A dyrektor komunista okazał się być mądrym człowiekiem. Mówię, widzę, że powiesiliście na hali krzyż. A co? Nie wolno nam? To jest znak naszej wiary. To dobrze. Bo rozumiem, że od tej pory na tej hali skończy się pijaństwo, które jest plagą naszego narodu. No bo przecież nie wypada pod znakiem waszej wiary, żebyście pili alkohol.
Mam nadzieję, że skończy się wynoszenie śrubek i wszystkich innych części zakładu pracy, no bo przecież patrząc na krzyż, przestaniecie kraść. I wreszcie mam nadzieję, że będzie można normalnie już z wami rozmawiać, a nie że aż uszy puchną od przeklonów, którymi na co dzień się posługujecie, no bo przecież chyba nie będziecie kląć pod tym krzyżem. Na drugi dzień krzyża na hali nie było. Nie zdjął go dyrektor komunista, nie zdjęła go milicja, ani żaden oddział ORMO. Te same ręce robotników, które ten krzyż zawiesiły, te same ręce go nocą zdjęły. Wiara jest wyborem. Nie jest tylko pewną praktyką. Jest to wyborem, które dotyka człowieka od wewnątrz. Dotyka człowieka całego. I jeszcze jedno zdanie. No, zdanie to przesadziłem. 20 lat temu wchodził na ekrany film Stygmaty. Oczywiście powiedziano, że jest to film przeciwko Kościołowi, przeciwko wierze. A ja, młody ksiądz, z przekory myślę, trzeba go obejrzeć. Im bardziej gadają, że nie trzeba oglądać filmu, tym bardziej ludzie lecą go oglądać. Nawet moi uczniowie polecieli oglądać film Kler. Ponoć nudny, bo go nie oglądałem. Ale w katolickiej Polsce Kler pobił wszelkie rekordy, można było powiedzieć. Polecieli patrzeć, co te księża wyprawiają. Im bardziej gadano, nie oglądajcie, tym bardziej polecieli. I tak było z filmem Stygmaty. Cóż za film? Mniej więcej treść filmu była taka. W Ziemi Świętej odnaleziono piątą Ewangelię. W tej Ewangelii znaleziono słowa: prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Kiedy doszło to do uszu Watykanu, Watykan wysłał swoich potajemnych emisariuszy, żeby tę Ewangelię wykraść. Dlaczego? No skoro prawdziwi czciciele mają oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, to znaczy, że nie potrzeba świątyń, znaczy, że nie trzeba kościołów, znaczy, że nie trzeba chodzić do kościołów. A jeżeli ludzie nie będą chodzić do kościołów, to co wtedy? Co wtedy? Co wtedy? Nie ma kasy. O, super. No Tomek to widzę, że ma powołanie. Nie ma kasy. Więc Watykan się przestraszył, że ludzie zaczną czcić Pana Boga w duchu i prawdzie, przestaną chodzić do kościoła, tacy nie będzie, kasa poleci. Co zrobili? Potajemni wysłannicy zabrali, przyjechali do Ziemi Świętej, wykradli tą Ewangelię, wrzucili ją w 10. piętro pod spód w Watykanie, a niech ten ciemny lud się ekscytuje. Cały film. No i tak się złożyło, wychodziłem z tego filmu, wychodziło przede mną ze dwóch studentów, mniej więcej ten wiek. A że księża przez spowiedź mają te uszy wyczulone, to człowiek słyszy więcej niż potrzeba. No oni co prawda nie szeptali, szli normalnie, rozmawiali. I jeden do drugiego mówi tak: wiesz co? Coś jest na rzeczy. Oni to wszystko wiedzą, że to jest ściema. Wszystko tak przed nami chowają. Na pewno mają w tych lochach te wszystkie rzeczy, a nam takie ochłapy rzucają, żebyśmy w ciemności siedzieli. Wtedy byłem grzeczny, bo dzisiaj to pewnie inaczej już bym się zachował, ale wtedy byłem grzeczny. Dzisiaj bym powiedział: oj ty nieboraku, idź ty do domu, weź Ewangelię świętego Jana, otwórz na rozmowie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba, gdzie dokładnie u świętego Jana w Ewangelii napisane są te same słowa: prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Kościół wcale nie zniósł tej Ewangelii, wcale nie wykreślił, nie wygumkował tego zdania. Bo w tym zdaniu nie chodzi o to, że ludzie przestaną chodzić do kościoła. Tylko tu chodzi o zupełnie co innego. Kiedy Jezus spotyka Samarytankę, zaczyna z nią rozmawiać, to przypominam, Żydzi traktują Samarytan jako heretyków, schizmatyków. Można powiedzieć prawie pogan. I Samarytanka chce się usprawiedliwić, mówiąc do Jezusa: wasi przodkowie mówią, że trzeba oddawać cześć Bogu tam, w Jerozolimie, a nasi mówią, że tam, na górze Gerazim. A Jezus mówi: przyjdzie taki czas, że ani na tej górze, ani na tej górze ludzie nie będą oddawać cześć Bogu, bo prawdziwych czcicieli Bóg chce mieć w duchu i prawdzie. Jak to rozumieć? Odwołam się do katechezy biskupa Kiernikowskiego, który był kiedyś biskupem naszej diecezji siedleckiej.
powstał pomysł zbudowania świątyni jerozolimskiej. I o dziwo pojawiły się głosy krytyczne. Dlaczego? Czyżby żal było Bogu stawiać świątyni? Nie, to nie o to chodzi. Świat został stworzony przez Boga. I kiedy czytamy w Księdze Rodzaju, to Bóg wszystko, cokolwiek stwarza, mówi, że to jest dobre. Kiedy stwarza człowieka, mówi, że to jest bardzo dobre. Inaczej mówiąc, to wszystko, co stworzone przez Boga, jest dobre, Boże, święte. Czyli można powiedzieć, cały świat jest sakrum. Co robi człowiek? Człowiek, kiedy buduje świątynię, wydziela pewną część, pewne terytorium, pewną sferę, którą czyni sakrum. Tutaj wchodzimy, jesteśmy grzeczni, jesteśmy miludcy, nawet się do siebie uśmiechamy, jesteśmy w stanie nawet sobie podać rękę na znak pokoju. A co się staje, kiedy przekraczamy te magiczne wrota? Wracamy do siebie, do domu, wracamy do swojej pracy, do swoich sąsiadów, do swojej studia, do swoich szkół. Czy tam jest sakrum? A może tam jest bardziej tak, jak z tym kościelnym z opowiadania księdza Twardowskiego. Kościelny był bardzo pobożnym człowiekiem, żyjącym Ewangelią. Kiedyś na procesji niósł baldachim, więc miał dwie ręce zajęte. Wykorzystał to jego przeciwnik, z którym miał na pieńku, podszedł i strzelił kościelnego w gębę. Kościelny, że był pobożny, zgodnie z Ewangelią nadstawił drugi policzek, więc otrzymał drugi raz w gębę. Po czym kościelny zawołał jeszcze jednego mężczyznę, oddał mu baldachim, podszedł do swego przed chwilą oprawcy i rąbnął go w gębę, mówiąc: do tej pory była Ewangelia, teraz jest życie. Do tych drzwi jest Ewangelia, ale wracamy do życia. Przecież tak się tylko mówi. Podział świata na sakrum i profanum. Podział świata na chrześcijański i niechrześcijański. Ten podział najpierw dokonuje się w człowieku, ale później dokonuje się wszędzie tam, gdzie człowiek podzielony wchodzi i zaczyna dzielić. Czy jest jakaś sfera życia, która nie potrzebuje Boga? Czy jest jakaś sfera mojego małżeństwa, sfera mojego kapłaństwa, sfera mojego narzeczeństwa, gdzie Bóg jest niepotrzebny? Wiecie, co ciągle mnie rozbawia, ten cały argument, że Kościół miesza się do polityki. Pytanie, czym jest polityka? Czy Kościół nie może mieszać się do polityki? Na chyba 15-leciu Radia Maryja i Telewizji Trwam na Jasnej Górze arcybiskup Mokrzycki w swoim kazaniu powiedział ciekawą rzecz. Powiedział tak. Słowo polityka pochodzi od greckiego słowa polis. Polis to było określenie miasta, państwa. Polityk to był ten, kto dbał o dobro państwa, o jego rozwój, jego prosperytę, o jego dobrobyt, o jego bezpieczeństwo. Przeciwieństwem polityka, czyli człowieka egoisty, który nie dbał o miasto, nie dbał o państwo, miał wszystko jedno, dbał tylko o swój interes, nazywano ich idiotes. Czy chcecie, żeby Kościół był idiotes? Ja wiem, że mówimy, polityka to brudna dziedzina. To dla tych, co robią przekręty, dla tych, co robią szwindle, można powiedzieć takie bagno, ale czy właśnie to bagno nie robi się dlatego, że tam nie ma wiary, że tam nie ma ludzi wierzących, że tam nie ma ludzi praktykujących? Oczywiście mi jako księdzu nie wolno, nie wolno z ambony mówić, głosować na to i na to partię. Ale jako ksiądz mam obowiązek mówić do ludzi wierzących, głosujemy zgodnie z sumieniem. Popieramy tych, którzy żyją wiarą, tych, którzy gwarantują, że Bóg, honor, ojczyzna to nie będą puste słowa. Mam być politykiem w tym rozumieniu, że mam dbać o dobro wspólne. I każdy z was ma być politykiem, ma angażować się w życie polityczne, jeżeli ma na uwadze dobro wspólne, dobro naszego narodu, dobro naszej ojczyzny. I nie wolno tej dziedziny zostawić właśnie tym, którzy robią przekręty, tym, którzy robią szwindle, tym, którzy widzą tylko swoje dobro, czyli po grecku mówiąc idiotes. Zbyt dużo jest idiotes, zbyt dużo jest egoistów. Pamiętam takie zdarzenie
z profesorem Bogdanem Chazanem. Człowiek, który w życiu nazabijał mnóstwo nienarodzonych dzieci. W pewnym momencie dokonała się w nim przemiana. Postanowił, że od tej pory nigdy już nie przyłoży ręki do aborcji. Dano mu dyrektorowanie szpitala, o dziwo, szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Szpital był na skraju upadłości, zadłużony po uszy. Profesor Bogdan Chazan okazał się także dobrym specjalistą, menadżerem. Szpital stanął na nogi, ale wszyscy w Warszawie wiedzieli, że w tym szpitalu nie dokonuje się aborcji. I nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu pewna intryga ukuta przeciwko niemu. To była naprawdę intryga, ponieważ skierowano do profesora Bogdana Chazana kobietę, która była prowadzona przez zupełnie innego lekarza. Ciąża była zagrożona. I tak było wiadomo, że to dziecko nie będzie miało możliwości funkcjonowania samemu. Zemrze, bo było bardzo pośledzone. Prowadzący lekarz mógł, zgodnie z wtedy obowiązującym prawem, dokonać aborcji, terminacji ciąży. Tego nie uczynił. Przeciągnął okres 12 tygodni i oddał pacjentkę do profesora Chazana, wiedząc, że on nie zgodzi się na aborcję. I kiedy rzeczywiście urodziło się upośledzone dziecko, które zmarło, rozpętała się potężna burza przeciwko profesorowi Chazanowi. Wywalono go z pracy. Zgodę na to podpisała pani prezydent, która kiedyś się cieszyła tym i mówiła publicznie, że należała do odnowy w Duchu Świętym. Nawet jej powieka nie drgnęła, zwolniła profesora. Wielka nagonka. Jakim prawem lekarz ma prawo sumienia? Później zaczęto mówić, jakim prawem nauczyciel ma mieć prawo sumienia. Prawnik, sędzia. I ukuto taki model, takie stwierdzenie, neutralność światopoglądowa. Konia z rzędem komuś to wytłumaczy, o co tu chodzi. Kiedy wchodzę do szkoły jako nauczyciel, wchodzę tam jako ksiądz. Mam normalne poglądy. Czy wtedy, kiedy uczę młodzież, udaję, że tych poglądów nie mam? Co to znaczy być neutralnym światopoglądowo? To znaczy, coś przed wejściem przed szkołą było dla mnie złem, teraz przestaje być złem? Coś, co było dobrem, przestaje być dobrem? Tak, ten świat chce nas wyprzeć z Chrystusa. Ten świat chce stworzyć pewne enklawy, gdzie jeszcze pozwolą się modlić, pozwolą praktykować, ale nic poza tym, nic więcej. Tymczasem wiara ma ogarnąć całego człowieka. Nie ma sakrum i profanum. Powrócić trzeba do tego, żeby być całemu sakrum. Jeżeli wierzę w Chrystusa, to wierzę cały, wierzę cała. Jeżeli wierzę w Chrystusa, to idę po Jego śladach. Nie obok, nie przed, za Nim. Takiej wiary Wam życzę. Wiary Kościoła. Amen.